witajcie. Mam do was dzisiaj pytanie. Czy zastanawialiście się nad tym, jaki jest Bóg kiedykolwiek? Bo zapewne większość z was wierzy, że Bóg istnieje. Tak jak demony wierzą i drżą przed tym Bogiem wielkim, który istnieje. Więc pytanie jest takie, jaki jest Bóg? Czy wiecie, jaki jest Bóg? Największy, najsilniejszy! Bóg jest taki, jaki był Jezus, kiedy chodził na ziemi. Taki sam. On chce dobra dla twojego życia. Chce twojego zbawienia, chce twojego uzdrowienia, chce twojego szczęścia. Ale ten sam Bóg, który jest dobry, tak jak Jezus był dobry, on powiedział o Judaszu, że lepiej by mu było się nie narodzić. On wiedział, że Judasz go zdradzi. I dzisiaj też Jezus wie o wszystkich twoich grzechach. Każdy twój grzech, ten nawet najskrytszy, nie zostaje niewidzialny dla Boga. Bóg wie o wszystkim. Każdy grzech, nawet ten najmniejszy, oddziela ciebie przepaścią nie do przejścia od świętego Boga. Jeżeli nie wyznasz tego, że jesteś grzesznikiem, tego, że potrzebujesz Boga, to pójdziesz do piekła, tak jak Judasz poszedł. Zwróć się do Boga, wyznaj grzechy, przyjmij Jezusa jako swojego Zbawiciela, jako swojego Pana, a będziesz zbawiony już dzisiaj. Już dzisiaj możesz podjąć tą decyzję. I to jest najważniejsza decyzja, jaką możesz podjąć w swoim życiu. Najważniejsza i z najbardziej znaczącymi konsekwencjami, jakie możesz kiedykolwiek ponieść, podejmując decyzję. Dokonaj właściwego wyboru. Wybierz Jezusa. Tylko On jest Bogiem. Tylko On jest Królem i Panem. Tylko On jest drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przez Niego.